to dajcie znać. Wiadomo, że pod tym jest komentarz, bo to było live streamowane. Pod tym jest komentarz amerykański, angielski, ale odpowiednio to ściszyłem, dlatego sam meczek sobie zobaczymy, a później dalej pogramy w Tekena. Okej, to jest JDCR, jakby ktoś nie wiedział, to jest Rest po prawej. Nie znam tego gościa, szczerze mówiąc, od Quranga. JDCR bardzo znany, jeden z lepszych graczy na świecie. Będzie grał Armor Kingiem, Rest gra Warangiem, także jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. W końcu nie gra JDCR Dragonowym chociaż. Okej, zaczynamy. Counter hit. Ciekawe, co tutaj takiego się stanie, że mecz taki dobry jest według wielu. Że mecz roku, o, ludzie piszą. Jak na razie. Duży pressing od Armor Kinga. Co ciekawe, Quarang też ma Wave Dasha. Gracze bardzo rzadko tego używają Quarangiem, ale ma coś takiego jak Wave Dash. Tak jak Armor King, Mishimy. I tak dalej. Wave Dash to jest to szybkie takie poruszanie się. Okej, okay, pierwsza runda dla JDCR-a, Armor King. Shining Wizard praktycznie z miejsca. Ciężka sprawa. Okej, mamy ścianę. Boom, boom, boom. Trzy hitowiec. Co teraz? Nic. Wycofanie. Dużo połków, jak widzicie, nawet się zbytnio tutaj nie człapią po jakieś duże wybitki czy coś takiego, po prostu jeden, dwa ciosy, coś w tym stylu i cofnięcie, i znowu jeden, dwa ciosy i cofka. Nice, piękny. Bardzo duże combo. Max damage podajesz, albo prawie max damage. Nice, Okej, co teraz? Armor King na Rage'u i nie ma, i JDCR. Pada, 2-1 mamy w rundach. Armor King na Rage'u to też jest kosmiczna postać z tymi łapaniami i z tym wszystkim. Już by go wbiło na ścianę, gdyby nie to, że był bokiem, jakoś dziwnie. O, widzicie, zwykłe uderzenia, 1-2. I Quarang zakończył rundę. Za dużo tutaj aż tak wybitek kombosów nie ma. Nie to co na online. Ściana, boom, boom, boom. Okej, okay, pewny damage maksymalny. Nic nie kombinuje z żadnymi łapaniami i tak dalej. Pewny damage dla Armor Kinga. Prawie, troszeczkę za wolno. Jakby go wybił. Ale zamiksował, wow. Zła kara. To mógłby być koniec, gdyby Quarang odpowiednio ukarał. Okej, okay, wow. Ciekawe. Siemano Jakub, witam, cześć. No. JDCR wygrywał tym Armor Kingiem i to tak przekonywująco, a nagle nic gruszki pietruszki. Quarang wygrał. I mamy 1-0, wow. To jest finał wygranych, jak widzicie u góry tutaj. Tutaj jest napisane. Winner's Final. Czyli to jest do 3 wygranych, tak jak wielki finał. Także kto wygra 3 razy, ten przechodzi dalej. Także mamy 1-0. Kto wygra 3 razy, to wygrywa cały set, cały mecz. No Quarang z tym pressingiem. Yo, look at the flex, right?
That's crazy. That's the so flags cool. are Oh, that bomb. Down three. Out of here. Oh, damn. Okay. Wall. Oh, Hey. Single jab, though, right? Siemano, Lech Nowak, witam, cześć. Jutro jest turniej na Japońcu, chodzi ci o japońską wersję do Kana, tak? Zapewne. O, mogła być większa kara. Okej, okay. Klatki na plus, wyrwał się, dobra. Mam armorking, poke, poke, DF1, DF1. Męczenie przeciwnika. Uuu, koniec. Na counter hit. Counter hit. Uuu, znowu counter hit. Forang, big combo. Ściana, wow. 50% ponad. Wow. Perfect, o kurczę. Man, rest was. You see his glasses actually slid off his head. That's how good he's playing. He's like 2-0. You see the strength from JDC. Nie wiem, kiedy to się stało. Tutaj spojrzałem na czat, przywitałem się z dwoma osobami. 2-0, rest. Pierwszy raz gościa widzę. Rozwalił JDCR-a 2-0. Podejrzewam, że JDCR to cofnie, bo mamy 6 minutę z 17. Podejrzewam, że tu będzie ostra gra. Tutaj jeszcze będą jaja, coś czuję. Także fajnie. To lubię, takie mecze uwielbiam oglądać. Niestety, tak jak, nie wiem, rok temu chyba oglądaliśmy dużo turniejów na live'ie. Tak w tym roku tego nie chcę robić, bo to jednak jest zadyma sprawami autorskimi i nie chcę po prostu sobie pod górkę robić w razie czego w przyszłości. Dlatego ewentualne oglądanie takich turniejów to będzie albo po czasie, czyli już po turniejach. Czyli tak jak teraz na przykład oglądamy, ileś tam dni po turnieju. To sobie pooglądamy to na live'ie, albo sam to będę oglądał, a później wrzucę na YouTube'a. W ten sposób, o. W ten sposób możemy to nagrywać. Okej, jest. Dropnął to. Tu dwójeczka i mamy pewne zwycięstwo. Ale to 2-0 dla Resta, no. Aż mnie zdziwiło. Shining Wizard wyrwany. Wydaje mi się, że JDCR powinien więcej łapać, ale no może to nie w jego stylu, kto wie. Wiadomo, na tak wysokim poziomie to, nie wiem, 8 na 10, 9 na 10. Rzutów jest wyrwanych przez przeciwnika, ale mimo wszystko warto próbować, mi się wydaje. Wow, w ogóle szok, bo JDCR za każdym razem leci po... O właśnie, to jest to. Leci po duży damage, big combo, a dropnął combo przez to. Przez to, że po prostu to jest ciężkie. Sam nie robię tego armor kingiem, bo ten dolot, czyli ta końcówka jest bardzo ciężka. Okej, mamy multi-throw, trzy części. I Oki, gwarantowany damage. Sam nie robię takich właśnie maksymalnych kombosów, bo końcówka jest ciężka i potem tracę damage, zamiast go zyskać, nie? Jakub, zacząłeś oglądać Fairy Tail, jest fajne? No Fairy Tail jest kozackie. Każdy sezon jest coraz lepszy, tyle ci powiem. Także... Ostatni mix-up, nie, zbagdaszował Armor Kingiem, nie trafił po nim. Fairy Tail każdy sezon jest coraz lepszy, także polecam wszystko oglądać, plus kinówki. Ale to kinówki bym oglądał jak skończysz drugi sezon, to wtedy kinówki dopiero. Pick the floor break stage for Armor King. I mean, it's good for both of them. It is good for both of them. But we've definitely wait. Mamy 2-1, tak jak wspomniałem. JDCR powoli wraca do gry. Mamy 2-1 dla Poranga. Teraz jest bardzo dobra mapa. Myślę, że jeszcze lepsza mapa dla Armor Kinga, ale też dobra dla Poranga.
Bo Horang dużo ma ciosów, które przebijają podłogę i długie ma kombosy, a Armor King może robić na tej mapie cuda z Rage Drive'em swoim i tak dalej, także no tutaj będzie ostro. Mam nadzieję, że wykorzystają to przebicie podłogi na tej mapie. Uuu, Giant Swing. Czy będzie tech roll? Nie ma. Pełen damage. Nie złapał go. Okej. Lecimy na dół. Koniec. Wow. Zwiffował jeszcze low pery. No. To było dobra. Końcówka rundy była piękna. I lecimy na dół. Teraz na dół. Bang. Nie przebiło podłogi. Za późno chyba. Spóźnił się. Kara. Counter hit. I koniec. Boom, boom, boom. Cyk, cyk. Okej. Okay. Jeden, jeden w rundę. Mamy jeszcze przynajmniej jedno przebicie podłogi. Jak nie dwa. Nice. To było piękne. Specjalnie zrobił taki damage. Ściana go uratowała. Specjalnie Armor King zrobił taki damage, żeby przebić ścianę. No, dobry pomysł, bardzo dobry to pomysł. W plecy. Mogło być o wiele groźniej, o wiele więcej mogłoby być gwarantowane. Widać, nie wyrywa się z tego rzutu. Okej. Okay. Teraz się udało. Multi throw, wcześniej cały siadł. W ogóle to jest taki... Zobaczcie, jak oni się poruszają. To jest po prostu niemożliwe, nie? Gościu jest przy nim. Pół sekundy później jest przy drugim końcu mapy. Że tak powiem. To jest po prostu kosmiczne, jak szybko oni się poruszają. Big damage. Just frame skyrocket. Lecimy na dół. Ściana będzie. Duża ściana. A jednak nie. Coś mu nie poszło. Ale wyczekał. Okej, mamy combo po hopkiku. Multi-throw miał być. Czytam na YouTubie poradnik o LR, Goku i Arale dla początkujących. I koniec. Uderzy w ścianę i damage gwarantowany. Pięknie. 2-2 dla JDCR wygrywa. Co masz na myśli, mówiąc dla początkujących? O co ci chodzi? Co byś chciał tam wiedzieć? Jako? Co to znaczy dla początkujących? Czego? Co byś chciał wiedzieć? O tak. Siemano, Patryk. Witam. Siema, siema. Cześć, cześć. Także jak widzicie, JDCR wraca. Mamy 2-2. Mówię. Do trzech wygranych to jest, także jeszcze jedna wygrana i kto wygra trzy razy, to przechodzi do wielkiego finału. Kto przegra, to spada do drabinki przegranych bodajże. Aha, chodzi ci o to, jak składać LR-kę, tak? Od 0 do 100%. W takim stylu nie zrobię tego poradnika, ponieważ już zdokanowałem do połowy Goku i Arale, więc od 0 do 100 nie zrobię. Ale mogę zdokonować do LR-ki i poopowiadać i pokazać dokładnie, co jest wcześniej potrzebne. O, to mogę zrobić. Idealnie tak samo nie będzie, jak w innych moich poradnikach, od 0 do 100%. Bo trochę mówię, trochę zdokonowałem już tą kartę. Ale mogę pokazać i opowiedzieć zawsze, także myślę, że zrobię tak. Muszę sam zebrać po prostu medale. No jutro może przygotuję coś takiego. Kto? No ale akcja. Lecimy na dół. Przebita podłoga. Boom, boom. Jeden damage. Jeden hit. Nice. No, mogę zrobić taki poradnik, tak. Mówię, nie będzie w 100% taki jak inne, które mam, tam nie wiem, z 5-6 już takich poradników mam. Ale na pewno pomoże. Mogę zrobić, jak chcecie, tak. Mamy ścianę, boom, 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 gwarantowane. 50% poszło. Siemano, Flaczek, witam. Flaczek, Flaczki. Siema, siema.
the acrobatics. Oh god! I did not know what happened. No, I blinked. Poradnik do LR-ki. LR Arale i Goku. I co teraz mamy rage? Ostatni mix up? Low. Okay. Tak, to jest jedna z lepszych darmowych LR-ek, też tak myślę. Plus łatwo ją jest zrobić w porównaniu do innych LR-ek typu LR Goku. Duży damage. Nice, to było ładne. Już jesteśmy na samym dole, także już więcej tutaj rozwaleń podłogi, niszczenia podłogi nie ma. Siadło! Jakby zrobił, dokończył to, nice. A na bank to łapanie to była pomyłka. Myślę, że chciał coś innego zrobić, JDCR. Bo mógłby zrobić większy damage, ale myślę, że mu nie wyszło łapanie. Fajnie się ogląda. Boom, tył, 1-2, dobrze. Gwarantowany damage, to jest po podniesieniu. Dziwię się, że gościu tego nie wyrwał. Ostatni mix-up? Jest. Do ostatniej rundy. Finałowa runda, let's go. Do trzech wygranych, tak jak mówiłem, mają po 2-2 plus dwie rundy. Ostatnia runda, kto wygra, ten przechodzi do wielkiego finału. Okej, gwarantowany damage, znowu, duża przewaga. Mamy hopkicka, boom, boom, do ściany. Co będzie? Max damage, widzę. Ostatni mix. Jeszcze jest. Mamy, def jedynka, społkowany na śmierć, JDCR wygrywa. JDCR przechodzi z Armor Kingiem do wielkiego finału, także... No, bardzo dobry mecz. Bo mieliśmy emocje dosłownie do ostatniej rundy. Dlatego przez wielu nazywany Match of the Year. Także fajnie. To był mecz z turnieju tydzień temu. Z turnieju, który się nazywa BAM w skrócie w Melbourne.